Witam z powrotem w Oblivionie. Niestety to nie jest koniec, Cyrodiil. Nie, nie. Uświadomił mnie o tym Reaper. Powiedział, jak mogłeś nie wykonać tego zadania? A chodzi konkretnie o zadanie w Horol. To poboczne zadanie jest dość ciekawe. I właśnie się zastanawiam, czy sprzedałem wszystkie rzeczy. Momencik. Właśnie, po co mi Claymore dezintegracji, tego nie wiem, ale... mam dość siły, żeby go unieść bez żadnych konsekwencji. To sprzedam mu tej babki, jak się będę ładować. Dobrze, do tego zadania nie potrzebujemy za dużo rzeczy. Podobno w Horol jest to zadanie, ale chyba nie od tej strony. Momencik, to chyba nie zamek. Może północna? Północna? O kurde, nie pamiętam, bo tu jest... Za cholerę nie wiem, gdzie to jest. Tam na pewno nie, bo tam byliśmy jako... Nie, tam na pewno nie. Tu byliśmy jako Mroczne Bractwo. Co tu mamy? Abror Watch. Wiecie co, poczekajcie chwilę. Okej, okay, Reaper oczywiście wszystko pokręcił w tym miejscu. To nie w Horol jest... To nie w Horol jest to zadanie, o którym mówiłem, ale... chciałbym wykonać też zadanie w Horol, bo mi się przypomniało coś. Jak szukałem tutaj... poszedłem do tego sklepu i mi się przypomniało, że w tym sklepie też powinno być zadanie. Ale to, jak pamiętacie, zaczepiła nas kiedyś pewna Argonianka. No i tutaj mieszka, znaczy pracuje jej matka. Greetings. Yes. No i oczywiście nie mogę wykonać tego zadania. Make it quick. Coś dziwnego. Trudno odgadnąć, co ona lubi. Tego nie lubi. O, cholera. Nie lubi tego. I like that a lot. You can't. Where'd you get that? Where'd you get that? That's good. You can't scare me. Blah. All right. You're good. No tak, ale co mi powiesz o Horol? If I don't have what you need, you might try the other coral merchants. Renoir's has books, fire and steel for your armor and weapons. Aha, a znasz jakieś plotki? I heard there is a good smith in Coral. Farewell. Może tego nigdy nawet nie wykonam? A, psioryba, chodziło mi o to, że ten... że jej córka zaginęła, bardzo fajna misja z tym jest. Może kiedyś tu wrócę i ją wykonam, jak mi się uda. Może coś, bug jakiś. Ale zadanie, które chciałem wam pokazać, jest w Hayden Hall. I tylko nie pamiętam, w jakim domku. Znaczy, zdaje mi się, że w Hayden Hall. Nie pamiętam... wow, jaka burza. Nie pamiętam tylko, w którym domku. To chyba z tej bramy trzeba wchodzić. Nie. To co, strzał? O, ścięło strasznie. A, opuszczony dom. Nie. Nie. To jakaś tanie nad rzeczy. O, korzeń Nirnu. Cholera, no.
Po co się tak męczę z tymi pobocznymi misjami, tak się zastanawiam, ale chciałem wykonać ich jak najwięcej przed pójściem na drżące wyspy. Czy ja tędy nie przyszedłem przed chwilą? O, to chyba tutaj. I'm Tavella Lepandis. I apologize that I can't give you the respect a guest in my home would normally receive, but I am at my wit's end. I'm sorry to be so forward, but I desperately need your help. It seems that my husband, Wraith, has gone missing, and I just don't know what to do. Co masz na myśli? Co się z nim stało? Yes, my husband is the Wraith Lepandis. Have you heard of him? Nie mam czasu na jałowe dyskusje. Oh, yes, of course you're right. I shouldn't be telling stories when he could be in danger. Wspomniałaś, że Wraith zaginął. Yes, Wraith likes to work in his studio with the door locked, so no one can disturb him. He usually comes out to eat dinner and sleep. But 2 days ago, he didn't come out at all. At first, I wasn't worried. He does that occasionally. But when he didn't come out for a full day, I unlocked the studio with a key he said to use only in emergencies. It turned out he wasn't inside. I'm sure he never left that room, so I have no idea where he's gone. Please help me find Wraith. I love him dearly and I'm so worried. Nie przejmuj się, znajdę go. Oh, thank you so very much. Here's the key to Wraith's studio. You may come and go as you please. If you need me, I'll be around the house. Do hurry, I miss my love so much. A raczej za pieniędzmi sławnego malarza. Do be careful. Okej, jak widzicie, tutaj się pojawia obrazek drzwi. Na obrazie. No i o to chodzi, musimy wejść do tego obrazu, bo on jest przejściem do namalowanego świata przez tego kolesia. Where did you come from? You look real enough. You must be from the outside. Oh, thank goodness someone finally came. While I'm overjoyed to see a friendly face, I'm afraid I have some bad news for you. You're stuck here like I am. Sorry to break it to you like that, but if it wasn't for that annoying thief, we wouldn't be in this predicament. Złodziej? Jaki złodziej? I was in my studio when a Basma wearing dark clothing accosted me. Before I could call for help, he knocked me unconscious. When I came to, I found that the door to my studio was still locked and that the thief had snatched my paintbrush. That's when I saw it. There was something on the canvas of my painting that I hadn't put there. It looked somewhat like a troll, but it was badly done. Then it hit me. The Basma must have leapt into the painting, then painted guardians inside to protect himself using the brush of true paint. Najmocniej was przepraszam, naprawdę nie powinienem dmuchać nosa w takich sytuacji. Przepraszam bardzo, ale jestem lekko podkatarzały przez tę alergię. Opowiedz mi o tym pędzlu prawdziwej farby. I knew the secret of my success would be revealed one day. I can tell you all about the brush if you like. Chętnie posłucham o tym magicznym pędzlu. Very well. The brush showed up several years ago in the possession of an artist who was serving in the Arnesian War of 396. It seems an errant fireball had exploded next to him, and he lost the use of both arms. He was a stubborn man who didn't want to give up his talent. Being a devout follower of Dibella, he prayed to her for something that would allow him to express himself once more. She heard his plea and gifted him with the brush. It's said the bristles of the brush are woven from Dibella's own hair. That injured man was my father. He passed the brush on to me,
and I intend to pass it along to my kin one day. Did you want to know how it works? Właśnie bardziej mnie interesuje, jak działa, niż skąd się wziął. The brush allows the artist to paint from within a canvas. It opens a portal into which the artist may enter to paint things life-sized. All the painter has to do is have the brush in his possession, and whatever he imagines appears in the canvas. Of course, I like to wave it around anyway. It makes me feel more like a legitimate painter. I guess it all doesn't matter now. Unless you can defeat those painted trolls, we have no chance of getting the brush back. Malowane trolle? Co masz na myśli? The trolls that the thief painted seem to have turned on their creator and killed him. He didn't know the brush had its risks. The creatures are now loose all over the forest and in the clearing where I was still working. The brush is on the body of the Bosma thief there. I will not be able to help you. I am not a warrior. But take these bottles of turpentine. They might help. Do be careful. Okej, spadam. Be cautious, friend. Terpentyna. Sprawdźmy ją. To jest trucizna, którą możemy nałożyć na broń, wydaje się. Okej. Ruszamy. Nie to? Ładny świat. Okej, atakuje nas pierwszy troll. O, nie dosięgnąłem? Logicznie rzecz biorąc, jeżeli dał nam 6 butelek terpentyn, to jest tu 6 troli. A i chyba jednak zmienię na młot, bo buława nie radzi sobie z nimi. Barwiony tłuszcz trolla. No, muszę młotki sprzedać, bo niepotrzebne mi są. Okej. Drugi troll. O, ale mi strzelał pionkę. Uwaga. Ja to muszę się zasłaniać w najmniej potrzebnym momencie do obrony. Zaraz. Jak może troll malowany krwawić normalną krwią? Taki twardziel. Teraz to musimy odpocząć. Godzinkę. Koleś pewnie sobie włosy z głowy wyrywa. Co się z nim stało? Zeżarły go trolle. O, tam jest. Aha. Dobra, niemiło. A ja chyba obroniłem się tarczą. Ale ty masz mordę, stary. O, tam widzę kolejnego. O, nie trafił. Ah!
Nie, zaraz, zaraz. Zastanawiało mnie zawsze. Aha, patrzcie na to. Opa, opa. Dobra, nieważne, nie będziemy się bawić. To są uniki. Lżejsze postacie mogą robić na boki. I o wiele szybciej. Ja ich nie używam, bo są niepraktyczne po prostu. No dawaj. Kurde, twarde są, naprawdę. Trzeba przyznać, że namalował ich mocną farbą. Chyba nam został jeszcze jeden. Dwóch. Widzę już jednego. I tam jest drugi. Wiecie co? Zrobię sobie klasycznie. Gdzie on jest? O, wykorzystaj sytuację. No, młotem o wiele lepiej. Plus, posparujmy zaraz terpentyną. Młot. I przeatakujemy ostatniego trolla. I tam jest nasz złodziej. A, wcale nie poszło lepiej. No cholera, ciągle mam nadzieję, że mi to biegnie. A ja go wywrócę. Ua. Come on. No dalej, co ty robisz? Pokonałeś 100 razy silniejszych od ciebie wojowników, a nie umiesz tej poradzić z trolem? No, nakopali mnie niemiłosiernie. No, ale na szczęście mamy tutaj nasz cel. Pędzel i 5 sztuk złota. A był to elf. Mogę przeskoczyć na drugą stronę? Mogłem tędy przejść. O wiele szybciej by było. Let me go paint us a way out of here. Good work. Now I can paint the portal home. After it's complete, you must go first, or else you'd be stuck in here forever. No, dzięki, że mi doradziłeś. No, maluj, maluj. No właśnie, chciałbym wrócić do Tamriel już. Tivella. Wraith, oh my love, you're home safe. I was so afraid. If it wasn't for my friend here, you'd be right. Come, you must need food and rest. I will rest, but I must take care of our guest first. I don't know how to thank you. You have a good heart to help me get back home. I'll never forget what you've done for me. Here, please take this apron as a token of our friendship. It's not much, but perhaps it will help you in the future. All I ask in return is to keep the brush's existence secret. If word gets around that I have it, I'm afraid more than a lone cutpurse will visit me. Nie interesują mnie takie sprawy, więc
Safe journey. Zachowam wszystko w tajemnicy. Pójdę sprzedać te rzeczy wszystkie. Gospoda Wawnet. Ten ciągle tu jeździ, no. Jakby czekała, aż mi się podwinie noga. Nie wiem, po co mi wytrychy. A właśnie, ktoś napisał w komentarzach, że wytrych uniwersalny się kiedyś złamie. Co jest kretyństwem, bo się nie złamie nigdy. To jest wytrych stworzony przez Daedry. You need something special? Siemana, Rauli, jak tam twoje dzieciaki? I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound and the temple all on the same night. Widocznie byłeś strasznie pijany, bo to było okropnie dawno. Can I interest you in some of my wares? Skąd znam tę brzytwę? Tak jest. You got a great deal there. Tu tarczę sprzedamy. I fartuch, niepotrzebne mi te rzeczy. Wszystko mam tutaj. Chcesz czerwi na pamiątkę? Chcesz? Nie? Okej. Walk always in the shop. Gdzie teraz? Naładujemy sobie broń. No zaraz. Morning, sir. Nie. Move along. You've got the hands of a smith. A, wiem co jeszcze zrobię. Zapomniałem o Rauliego czy Rauleja? I used to think you were. Nie jestem bohaterem, co ci się pomyliło, stary. I'm sure there's something to suit you. Młotki. Co to za mordek, też mogę? To wszystko sprzedam Rauliemu, jak będę pamiętać. Zapomniałem kompletnie. Okej. Okay. Ile mamy teraz u Dziwigu? 311. Zaraz sprzedam jej jeszcze więcej rzeczy. Tej babce poszukam tych cyrkli tutaj dookoła w tych skrzynkach jeszcze. I hope I can help. Always keep your magical. Okej. Okay. Take care. Teraz się wyłączam, poszukam w tych skrzyniach i tam po drugiej stronie. Momencik. Gra zapisała wszystkie dokonania od poprzedniego nagrywania, bo wszystko przeszukałem i w ani jednej skrzynce i ani jednej beczce nie ma ani jednego cyrkla. Co jest w sumie logiczne, że zapamiętało, bo... O cholera, zapomniałem mi składniki sprzedać. Bo co jest logiczne w sumie, bo przecież Rauli miał brzytwę Dagona. Co oznacza właśnie, że ten, że... I hope I can... Że gra wciąż ma dane z poprzedniej serii filmików. To sprzedamy. A zaraz, właśnie widziałem, że jeszcze mnie jakąś chorobą coś wcześniej przytłukło. Skuma się może przydać. Wampirzy pył chyba mi nie jest potrzebny. A zaraz, czy ja nie mam z nią jakiegoś, no właśnie, wysoki targ. Thank. Cholera. Take care. 180 chyba 6 odcinek Obliwiona teraz leci. Chcę zobaczyć jeszcze, upewnić się na pewno, czy nic nie mam do zrobienia. Wiecie co? Pójdę na wszelki wypadek do czeluści wzgardy jeszcze. Tu będzie taki poboczny odcinek, taki strasznie poboczny. Wiem, że tam jest do wejścia przez drzewo, ale tak jest szybciej. Sprawdzę, czy wrócił mroczny sługa. Odłożę wszystkie cyrkle, jakie mam. I szczypce oczywiście. Nie umniejszajmy szczypcą. Coś upolowałeś? Nie. Ja chyba dopóki nie wrócę i nie zobaczę, czy on wraca, to się mogę w dupę pocałować, a nie szukać dobytku z jego ofiar. On powinien wracać tędy. No, nie ma go. Czyli odłożymy najpierw. Zaraz, tu będzie Nirnu. Czyli się odnowiło, jednak zrestartowała gra. Nie wiem, czemu tam nie było
ani jednego cyrkla. 6 cyrkli oddajemy, a szczypce? 4. Czyli tutaj mamy 40 cyrkli, 36 szczypiec. Wiem, gdzie moglibyśmy znaleźć ich trochę, ale nie chce mi się latać. Tego sługi nie ma, nie wrócił? Co się dzieje? Zaraz, moment. To jest kaplica, jesteśmy złym człowiekiem chyba. Chyba złym człowiekiem. Zobaczmy, czy możemy tutaj wziąć to błogosławieństwo. Jakiej honorowej natury, ja jestem przecież sługą Citisa. Niestety, nieważne jak wykonujemy zadanie, nieważne jak prowadzimy rozmowy, większość zadań to jest prowadzonych tak, że jesteśmy dobrzy. Dobrzy, no. Tutaj chciałem jeszcze schować do szafeczki broń. Kostur czerwia, niepotrzebny nam jest. I teraz jesteśmy strasznie leciutcy. 264. Gdybyśmy zdjęli zbroję, to byśmy latali dosłownie. No dobrze. Jeszcze pójdę do zatoczki. Ona się Dunbarrow nazywa. Dunbarrow? Dunbarrow. Okej. I zaraz. Czy ja sprzedałem? Muszę obejrzeć w poprzednich filmikach. Sprzedałem. Oczyż, chyba że zużyłem wtedy. Sprawdzę, bo dziurawa pamięć. Bo chodziło mi o solę mrozu, żebym stworzył sobie tego patronacha. On już na pewno powróci, na 100%. Czemu się skradasz? Nie, no nie, dziękuję. Skradaj się dalej. Go ahead, please. Wyruszajcie na wyprawę łupieszczą. Of course. No, spadajcie, kochani. Ja zbiorę pieniążki. Gdzie tu mój kufer? Oha. 2000, pięknie. Dobrze mieć własną załogę piratów, nie? Ciekawe, czy tutaj jakieś mamy. Cyrkiel! Bardziej szczypce by się przydały. Bo mamy mało szczypiec. Cyrkiel! Kurde, bo jak za niedługo wyruszymy do Seven Isles, to właśnie będą mi potrzebne. Zobaczycie dlaczego. Nie spodziewajcie się szumu wielkiego. Bo to zadanie dupy nie urywa. O! Ale właśnie, jeżeli macie zamiar je wykonać, to radzę wam zbierać od samego początku gry. Ja, głupek, niestety zbierałem dużo skradzionych cyrkli i szczypiec. A jak mnie łapała straż, co się stawało do chyba 150 odcinku? Prawie co odcinek. Nie no, przesadzam, ale dość często. Oj, po co mi płatnerski? Dość często się zdarzało i mi właśnie zabierali. Konfiskowali mi po prostu. A przydałoby mi się po 50 na sztukę. No a pochodni mamy. Trochę. Cyrkiel, nie kałamasz. Okej. A co to za książka? Poddani Szarego Lisa. Czyli moi. No, obłowiliśmy się trochę. Nawet korzeń Nirnu był. No, a mój koń tam się już niecierpliwi. I teraz ruszymy do Iglicy Mroźnych Szczytów. Tak jest. Chodź, koniku.
Muzyka ucichła, wow. W naszej pracowni alchemicznej powinien być korzeń Nirnu gdzieś tutaj. A jak nie tutaj, to gdzieś tu? Nie? Tutaj się nam zwiększa geniusz alchemiczny, tak. A tu odkładałem wszystkie rzeczy. Daedr. No dobrze tam. No dobra, w takim razie. Wiem, wydawam się głupie, ale... Szymon Oraun, wiem, dawno się, niedawno się widzieliśmy. Odkupię od ciebie brzytwę. Dziękuję. Tak, to jest brzytwa tego. Którego pokonaliśmy w głównym wątku. Meirusa Daigona, Meirunesa, coś takiego. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Zaraz sprawdzimy zresztą. Meirunesa. Dobra, pójdziemy bez ciebie, koniku. Odpocznij sobie. Nie wiem, pomyślcie sobie, po jaką cholerę odkupiłeś. Ale jak już mamy mieć kolekcję takich daedrycznych rzeczy. Znaczy, wiecie, no, uniwersalny ten szczypczyk. Wytrych. To używam go przecież ciągle. Ja tych rzeczy nie używam. Proszę bardzo. Opa. Co my w ogóle tutaj mamy? Maska klawikusa, skóra zbawcy, czyli to była hircyna, tak? I misa. Najpotężniejsza z tych wszystkich. Kaptur Nocturn. I brzytwa Meirusa Daigona. Tu gdzieś był jakiś korzeń Nirnu i mnie nikt nie oszuka. To są rośliny właśnie z otchłani. W ogóle fajne lokum. I chciałem jeszcze zrobić jedną rzecz. Tutaj dużo skrzyń jest w tym pomieszczeniu. Wracam, jak spenetruję wszystkie i zobaczę, czy mają szczypce i cyrkle. Nie, znalazłem jedne szczypce. Ale wydaje mi się, że warto było. Zawsze dla tych chociaż jednych. Co ja teraz zrobić? Zastanawiam się, czy mamy coś do roboty. A wiecie co? Pójdę sobie na arenę, powalczyć, zarobić trochę grosza. A, pamiętam, jak go rżnęliśmy. A, kiedy my tu ostatnio byliśmy? Kiedy? Oh, hey there! Nice to make your acquaintance. I'm, well, my name's not important, really. I'm a combatant in the arena. Gladiator rank. Zaraz. Farewell, my friend. Nie mówcie mi, że wszystko się zrestartowało. And first. Well, well, if it isn't the messenger of death. How's our new grand champion, huh? You ready to make me some money? Chcę walczyć. Looks like you've reached your peak. Tell you what. From here on in, you can fight one, two, or three Minotaur lords. So what's it gonna be? Trzej lordowie. You've got it. I'll have the three Minotaur lords brought out to the arena. Now get up there and give the people what they paid for. Tak jest. A, pamiętacie to wszystko? Kiedy byliśmy żółtodziobami, mieliśmy jakieś toporki stalowe. Aj. Good people of the Imperial City, welcome to the arena. You've come to watch the Grand Champion battle some of Cyrodiil's fiercest creatures. Who will survive this week's epic battle of combatant versus beast? Let's find out. Lower the gates! Come on! Tam się zatoczył. Jak przydałem go?
Oni mają trochę dłuższe ramię. Twardzi są. I czy to wcale nie są przylewki? Uła! Wstawaj, wstawaj! Nie jest źle. Okej, ten jest wykończony. Tak, widzę zdrowie, widzę. No chciałbym ich zabić bez uprawiania się. Once again. No nie, nie do tego. Great show, great show. You really brought down the house. Here's your gold. Now get some rest and I'll see you next week. No, 3500 chodzi piechotą. No dobra, wiecie co? Jak na razie zakończę nagrywanie. Następnym razem naprawdę już zaczniemy Shivering Isles. Już obiecuję naprawdę. Do zobaczenia następnym razem w Oblivionie.